Hej, hej, dzień dobry! Witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Cyberpunka i ostatnio nie udało nam się niestety wygrać tego turnieju strzeleckiego, ale wczytałem sobie grę i podłączyłem myszkę i klawiaturę i poszło mi trochę lepiej. Miałem chyba tam 40 punktów jakoś tak, więc sądzę, że możemy mieć pierwsze miejsce. Tak na co dzień gram padem, bo oczywiście mi trochę wygodniej, ale no na myszce oczywiście trochę lepiej strzelam, bo więcej człowiek jednak się nastrzelał na myszce niż na padzie. Pierwsze miejsce V! Drugie, Rudy. Reszta jest kurwa do niczego. Zejdźcie mi z oczu, patałachy! No dobra, dawaj nagrodę. Dzięki, Wilson. Faktycznie cudo. Co? Hej, w porządku? Coś nie tak? Wszystko kurwa nie tak. Chuja dał ten konkurs, wiesz? Nic nie sprzedałem. Nic. Może trzeba było nie wyzywać potencjalnej klienteli od patałachów. Właśnie. Może tak, ale kurwa, broń trzeba szanować. Jak ktoś nie umie strzelać, to niech tego nie robi. Trzymaj się, Wi. Do zobaczenia. No i pięknie. Cel pal, zadanie ukończone. Jak wygląda ta broń, którą nam dał Lexington? Broń typu power może odbijać pociski od powierzchni. Nice. A to może... a to nie są losowe, kurde, pistolety? W tym zadaniu można dostać losowe jakby atrybuty tego pistoletu? Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, to wróćmy sobie w takim razie na dziennik. I ostatnio dzwonili do nas Peralezowie. Więc udajemy się do mieszkania Peralezów, bo mają dla nas jakąś taką prywatną, można powiedzieć, sprawę. Tak, lećmy z tym. Tylko jeszcze bym sobie tylko rzucił okiem, gdzie tutaj możemy się... Mega Block Atrium? Nie, gdzieś tam jest chyba bliżej nawet. Tutaj. Dobra. No to lecimy. A nie, to ten pistolet to możemy schować do kieszeni, okej. Dobra, przywołujemy windzie. Jedziemy na dół. To z dołu leci, tak? Okej. Właśnie. Słuchajcie, ja czasami tak nagrywam materiały, wiadomo, lekko do przodu, żeby mieć minimum dzień wcześniej nagrany na kolejny dzień, więc czasami nie zauważam niektórych rzeczy, albo o nich nie wspominam w następnym odcinku. Dlatego, słuchajcie, wczoraj, a w zasadzie jak wy to oglądacie, to przedwczoraj, dołączyła nowa osoba do grona wspierających. Jest to Ciastek Jak Tam Życie. Nigdy nie wiedziałem, że można ustawiać sobie takie długie niki. W każdym razie może Ciastek odpowie jakoś na to. Ja w każdym razie dziękuję bardzo serdecznie za wsparcie. Piąteczka. No i mam nadzieję, że się dalej będziesz dobrze bawić, jak i dziękuję wszystkim wspierającym, którzy powracają również, jak na przykład Keleferek, który zwiększył poziom wsparcia na trzeci, jak również Ewa, która powróciła, i wszystkim innym wspierającym dziękuję bardzo gorąco, serdeczna piona. No i mam nadzieję, że się dalej będzie podobać. Lecimy, słuchajcie, na zadanko Peralezów. Akurat wykorzystaliśmy sobie czas, jak jechaliśmy sobie windą na takie rzeczy. Zawsze znajdzie się czas na takie rzeczy. Bo jest mi niezmiernie miło, jak chcecie mnie wspierać w tym, co robię w zasadzie, nie? Bo to cieszy, że się podoba. Dobra. I... przepraszam, ja tu przechodzę. I lecimy. Do mieszkania Peralezów. Gdzie to będzie? Gdzie to będzie? Tutaj. Tutaj mamy niedaleki punkt. Tylko tam trzeba też będzie wjechać, kurde, windą. Te windy są takim, mam wrażenie, że ukrytym loading screenem, bo te windy strasznie powoli jeżdżą. Jak na 2077, to ja mam wrażenie, że mogłoby to trochę szybciej jakoś. Czyli albo mogliby na przykład ogarnąć jakieś teleporty, nie? Jak w Jetsonach czy coś. Okej, puk, puk. Intercom. Cyk. Tak, to ja. Dzięki. O, Blue Moon. Patrz, pokażcie. Dzięki jeszcze raz, Wi. Ufnie, nie wiesz, jak to jest fajnie wyjść z domu i nie oglądać się za siebie. Jesteś zajebista. No, miło słyszeć. Jeśli będziesz kiedyś w Tokio, koniecznie dawaj znać. Pokażę mi ci wszystkie fajne miejscowe i tym podobne. Jestem twoją dłużniczką. Nie wiem, kiedy to będzie. Może po prostu się umówimy na kolację. Nie no, Purple Force i Red Mans
popękałyby z zazdrości. Chciałbym, ale jutro znowu ruszamy w trasę. No, weź je ze sobą. Co ty kombinujesz? Mam wrażenie, że chcesz mnie sprowadzić na złą drogę. Słuchaj, bardzo mi miło się gada, ale muszę już lecieć. Trzymaj się, Vi. No to do zobaczyska. Okej, penthouse. Let's go. No trudno, nie udało się niestety poderwać Blue Moon. A taka fajna była. Dziewczęca. Typowo azjatyckie klimaty, mam wrażenie. Taka dziewczęskość jest tam chyba w... Jezus Maria, co to się na tym radarze podziało? Okej. Okay. Miło cię znowu widzieć. Dzień dobry. Co się stało? Elżbieto. Jefferson wszystko ci wyjaśni. Dobra, Ela. Właśnie kończy przygotowania do debaty. Wszystkie spotkania na dziś zaplanowałam mu poza domem, żeby nikt nam nie przeszkadzał. W czym właściwie mieliby nam przeszkadzać? Punkt mojego programu. Już za moment wszystkiego się dowiesz. Wiem, czyje fiuty ściskają i kto im właśnie do tyłków, ale mam to gdzieś. Muszę kończyć. Wprowadźcie poprawki, później to przegadamy. O, dobrze, że jesteś. Jefferson? Usiądź proszę, wszystko ci opowiem. No dobrze. Mieliśmy włamanie. I to dosyć dziwne. W jakim sensie? To było parę dni temu. Obudził mnie hałas w środku nocy, więc wziąłem pistolet i wyszedłem z sypialni. Zobaczyłem obcego mężczyznę. Wyglądało, jakby sięgał po broń, więc strzeliłem. Trafiłeś? Nie wiem. Nagle mnie zamroczyło, straciłem przytomność. Rano nie było po nim śladu. Dlatego chcę, żebyś go znalazła i odkryła jego motywy. Dlaczego ja? Dlaczego akurat ja? Nie lepiej wynająć detektywa? Wolę korzystać ze sprawdzonych kontaktów. Słusznie. Udało ci się rozwiązać zagadkę śmierci poprzedniego burmistrza. Ufam więc, że mogę ci powierzyć również tę sprawę. Wezwaliście policję? Nie możemy sobie pozwolić na szum wokół tej sprawy. Wiesz, dziennikarze mają swoich informatorów NCPD. Gdybyśmy zgłosili włamanie, zaraz byśmy mieli na głowie media. Żadnych gliniarzy, kumam. Oczywiście daliśmy znać o całym zajściu SSI, to znaczy naszej ochronie. No dobra, korpowa agatka. SSI to mała firma. Dlaczego nie wybraliście usług Arasaki albo Militechu? Tak nam zalecono. Dzięki temu nie jesteśmy zależni od wielkich korporacji. W sumie fakt. I co ustaliła wasza ochrona? Tu sprawa robi się naprawdę podejrzana. Nie stwierdzili żadnych śladów włamania. Nie znaleziono też pocisku. Monitoring niczego nie zarejestrował. Strażnik przy wejściu też. Czyli ktoś tu ma schizy. Zasugerowali, że wszystko to musiało się Jeffowi po prostu przyśnić. Wygodne tłumaczenie. Dlatego Liz dała dziś ochronie wolne. I zadzwoniłem do ciebie. I co ustaliła? A, czekajcie, bo tutaj żółta opcja dialogowa przeszła na niebieską. Wygodne. Więc tutaj trzeba uważać. Jak wyglądał włamywacz? Jak wyglądał włamywacz? Było ciemno, niewiele pamiętam. Na twarzy miał coś w rodzaju maski. A może jakiś wszczep? Nie zdążyłem mu się przyjrzeć. Elizabeth też go nie widziała? Wszystko przespałam. Zmęczenie kampanią robi swoje. Okej. Okay. Mówiłeś, że straciłeś wtedy przytomność. Czyli dochodzenie, kurde, detektywistyczne oczywiście, nie tak, takie. Tak, jak tylko do niego strzeliłem. I co było dalej? Nic. Obudziłem się rano we własnym łóżku, z potwornym bólem głowy. I żadnego pomysłu, jak znalazłeś się z powrotem w sypialni? Nie. Nie mam pojęcia. Elizabeth też nie. Czy włamywacz coś ukradł? Zniszczył coś? Nie sądzę. Nie zauważyłam, żeby cokolwiek zniknęło z domu. Możliwe, że Jefferson go spłoszył. A ci ochroniarze z SSI? Co to za firma? Są na rynku od 15 lat. Mają klientów w całym mieście. O ile dobrze pamiętam, polecił mi ich ktoś ze znajomych. Myślisz, że mogą stać za tym włamaniem? No, mogą kogoś kryć. Myślę, że SSI może kogoś kryć. Przychodzi ci ktoś do głowy?
Weldon Holt w końcu zabił poprzedniego burmistrza. W dodatku przegrywa z Jeffem w sondażach. Ale to mógł być ktokolwiek. Naprawdę. Jeff ma wielu potężnych wrogów. Możemy tak zgadywać przez cały dzień. Rozumiem. Dlatego do ciebie zadzwoniłem. Chcę się dowiedzieć, o co tu chodzi. Jest coś jeszcze, o czym mi nie powiedziałeś? To chyba wszystko. Elizabeth? Tak, wszystko. Pewnie i tak niczego się nie dowiemy. Daj spokój. Jestem przekonany, że Vi coś znajdzie. No jasne, że to tak. To co? Chyba możesz już działać. Jasne. W porządku. Muszę rozejrzeć się po mieszkaniu. Pokażcie mi miejsce zdarzenia. Oczywiście. Elizabeth się oprowadzi. Ja muszę uciekać na spotkanie. Daj znać, jak coś ustalisz. Siur. No oni są chodź. Jacyś dziwni tacy trochę, nie? No chodźmy, chodźmy. Okej, okay, chodźmy. Zaczniemy od miejsca, gdzie Jeff zobaczył intruza. Tak, właśnie o to mi chodziło. Tam zaczniemy, zobaczymy, jakie będą ślady dalej. Muszę przyznać, że czasem mam już dość tego wszystkiego. Polityki? Na razie skutecznie odrzucamy propozycje współpracy ze strony Night Corpu, Biotechniki, Arasaki. Z naciskiem na razie. Jeśli Jeff zostanie burmistrzem bez długu wdzięczności, to już będzie sukces. Duża ta hawira. To biuro Jeffa. Jego mostek dowodzenia, magazyn i rupieciarnia w jednym. Crunch food? Musicie być z Jeffem naprawdę zapracowani. Kampania. Człowiek nie ma czasu myśleć o jedzeniu, więc zamawia śmieci. Ale rzeczywiście... To tutaj Jeff znalazł włamywacza. I tu do niego strzelał. Tak, zaraz po wyjściu z sypialni. Przynajmniej tyle zapamiętał. No dobrze. I teraz co? Teraz będziemy musieli sami to pewnie wszystko... przeskanować. O, T-pose. No fajnie. To sobie T-pose'uj dalej, a ja sprawdzę, co tutaj jest. Crunch pudy. Szczęśliwa rodzinka. To wasza córka? Tak. Zoci nasz skarb. Ale przebywa za granicą, na uniwersytecie. Za granicą? Europa. Prestiżowa uczelnia. Europa! Wiem, za oceanem, daleko, ale z uwagi na wybory, tak jest bezpieczniej. Dobra, a co my tutaj mamy? Ekran, który ma awarię. Dobra, coś jeszcze tutaj znajdziemy. Biografia Lizzie Weezy. To co jest? Akt eksterminacji ptaków. Zobaczmy sobie tą nową drzazgę. Ustawa przyjęta przez Radę Miejską Night City. My, Rada Miejska, podjęliśmy decyzję o całkowitej eksterminacji ptactwa. O, super. To osobisty komputer Jeffa. Nie sądzę, żebyś znalazła w nim cokolwiek na temat włamania. Jefferson Spot. Spot najemnik. Panie prawie, pańska małżonka poinformowała mój zespół, że zamierza pan zatrudnić najemnika w związku z wątpliwymi doświadczeniami śmierci burmistrza Reina. Erik. Będę potrzebował, żebyś rzucił okiem na treść kluczowych punktów programu. Okej. Okay. Zmieniłeś zdanie. Dobra. O, a jednak coś jest puszczone. Na tym. I tutaj mamy spoty, tak? Głosuj na Peraleza. Wydatki na kampanię i pensje sztabowców idą z naszego prywatnego konta. Dlatego składujemy tu materiały kampanijne. Tak jest po prostu taniej. Dobra, lecimy dalej. Co mamy tutaj? O, proszę, proszę. Wydział prawa na Asukaga w Berkeley. Wygląda prestiżowo. Oboje z mężem kończyliście ten sam wydział? Jefferson i Elizabeth. Kosztowne studia. Mieliśmy tutaj? Szczęście.
Załapaliśmy się na pełne stypendium z Fundacji Knighta. To organizacja dobroczynna założona przez wdowę po Richardzie Knight. Pomogli wielu nieuprzywilejowanym, ale zdolnym studentom. Całuję mama. Zaangażuję... Słyszałem, że Rain zmarł na atak serca. Nie jestem głupia. Papatki. Witam. Piszę w imieniu Jeffa. Chodzi o pewną delikatną sprawę, przy której bardzo przydałaby nam się pomoc specjalistyczna. A, od Judy! Nie jestem pewna, czy teraz będę w stanie, a mogę powiedzieć, o co konkretnie chodzi? Chodzi o pewien braindance. Delikatna natura sprawy. Nie będę w stanie teraz zaangażować, ale znam kogoś, kto powinien się zadzwonić. Najemniczka Afterlife V. Dziękuję za kontakt. No, czyli to Judy nas wkręciła w tą robotę. Proszę, proszę. Dobra. Strasznie duży obszar mamy do przeskanowania. Zaraz, tutaj co mamy? O, proszę. Pistolet? Pistolet. To Jeffa. Nie, nie, nie. Tak. To ten, po który sięgnął Jeff tamtej nocy. To jest nasza sypialnia. Zauważyłaś, żeby coś tu się zmieniło po włamaniu? Nie. Chyba nie. Co masz na myśli? Jeff mówił, że stracił przytomność. Nie było niczego nietypowego w otoczeniu? Dziwnie ułożonej pościeli, jakichś śladów? Jakby ktoś go tu zaciągnął siłą? Nie, niczego nie zauważyłam. No coś ten desen. Rzucę tu okiem, w porządku? Tak, tak, oczywiście. Oczywiście, a to co to? Znowu zepsuty ekran jakby. Wszystkie ekrany macie takie popsute. Weirdo. Ameryka przepowiednia. Jam jest ork. Przeklętą obejmuje gałąź. Co? Dobra, co wy tutaj macie jeszcze? Ślubna fotografia. Ślubna fotografia? Ciekawe tło. Oj! Niebieskie róże? Jesteś pewna? Czekaj. Przecież te kwiaty na zdjęciu są Chciałem czerwone. Chciałem kucnąć. No tak. Faktycznie nie mieli niebieskich, pamiętam. Jezus Maria, to... Ten przycisk pomijania rozmów tożsamy z kucaniem, to jest jakaś masakra. Pomyliła się w sprawie kwiatów. Mówiła o niebieskich kwiatach, a to były czerwone kwiaty. Kobieta, która nie pamięta, jakie miała kwiaty na ślubie, to rodzi bardzo dużo podejrzeń. Jest to co najwyżej, znaczy przynajmniej, o nie, co najmniej dziwne. Kule po dziurach? Zaplombowane dziury po kulach. Ktoś próbował ukryć dziury po pociskach. Aha. Zakładam, że nie macie z tym nic wspólnego. Nie. Oczywiście, że nie. Bo widać gołym okiem. A oni mówili, że kurde, nie ten, ślady chemikaliów. Ślady krwi. Wyczyszczone, ale niezbyt dokładnie. Skąd ta krew na podłodze? Nie wasza? Na 100% nie nasza. Może włamywacza? Może włamywacza. Tak. Dobra, tu jest na górę jeszcze, to idźmy tędy. Tu jest... A, czyli mamy i na dół, i na górę. Dobra, kolejne ślady chemikaliów. Czyli włamywacz, który dostał kulkę, chyba tutaj szedł. Coś jest nie tak. Zepsuty? Mhm, już działał jeszcze kilka dni temu, ale rzadko z niego korzystamy. Napraw ekran. Co to było? Nie mam pojęcia. Coś jak chwilowa jazda na kwasie. Nawet fajnie, ale dziwne. Czy ten ekran często tak ma? Albo któryś z pozostałych? Nie rozumiem. No, tak jak przed chwilą. Nie widziałaś? Nie. Co takiego? Okej, okay, nieważne. Okej, okay, coś tu jest ewidentnie not jest. Podążaj za śladami krwi. A, otwórz siłą. Nie mamy tyle siły, żeby to otworzyć.
A co to jest? Kurde, no to by trzeba było jakoś... Odpuść siłą... nie kumasz? To są jakieś... macie jakieś drzwi. Tu drzwi. Gdzie? Tu nie ma żadnych drzwi. No. Mój skaner je widzi. Zaraz. W tym miejscu? Tak, nie widzisz? Dokładnie tutaj. To ewidentnie są drzwi. Może po poprzednich właścicielach. Nie. Otwórz je jakoś. Proszę. Nie za bardzo mam jak. Może warto sprawdzić ich biuro na dole. Tak, 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 tak. O, na dole właśnie coś mi się tam nawet pojawiło. Ale zaraz, zanim pójdę na dół... sprawdźcie, czy pokój jest zamknięty, jest przejście. To tutaj mamy jeszcze... jeszcze ja bym chciał coś na dole poszukać. Jeśli oczywiście jest taka możliwość. Nie, tu jest na zewnątrz wyjście. Tu jest też na zewnątrz wyjście, to nie. Czyli na górę bym sobie poszedł. Gdzieś tu były schody na górę. Jeśli chcesz iść na dach, to pozwól, że ja tu zaczekam. Dobrze, dobrze, dobrze. Jasne. Jasne, że tak. Zaczekaj, zaczekaj. Te drzwi są do otwarcia. Ło, ale fajna, kurde, miejscóweczka. Na dach. No to tędy. Krata. Jakieś kable. Proszę, proszę. Aparat nadawczo-odbiorczy. Nie wygląda na stare. Wiedziałem coś takiego na wojnie. Aktywny status transmisji. Militer używał podobnych transmiterów. Krótki zasięg nadaje po linii wzroku, ale nie da się przechwycić sygnału. Mówisz, że nadaje po linii wzroku? To może gdzieś tu zobaczymy odbiornik. No, może gdzieś tu zobaczymy odbiornik. Kurde, czekajcie. Po linii wzroku. Tam. Widzę drugą antenę, a obok stoi czarny van. Wygląda jak to, czego szukamy. Tylko... co to tutaj robi? Nie wiem. Chyba powinniśmy sprawdzić, do czego jest podłączone. Widzisz te przewody? Mhm. Tak. Podążaj za kablami. No ale żeby podążać za kablami, to musiałbym chyba otworzyć tutaj to przejście. Kable się tutaj kończą. Ale musi być inna droga do środka. Rozgląd, Johnny. Dobra. Czyli za kablami już dalej nie pójdziemy. Prawdopodobnie w tym zamkniętym pokoju będą, nie? No to złazimy teraz na dół. Ja pierdzielę, ale dupne mieszkanie mają, no. I tu były schody chyba na dół. Aha. Coś tutaj? Przed kampanią to był mój salonik. Wiadomości. Witamy w zespole. Nowi rekruci. Nowego przydziału. Ochrona musiała gdzieś rozłożyć swój sprzęt. Jedno z drobnych poświęceń z mojej strony. Nie pierwsze i nie ostatnie. Pomarańczowy. Pilny wypadek. Agencja... mamy naglącą sytuację w głównej lokacji. Podczas procedury konspiracji wystąpiła anomalia behawioralna. Jagen błękitnego poziomu został zraniony przez obiekt Alfa. Alfa nie jest bezpieczny, ale błękitny 66M pozostaje w stanie krytycznym. Zgłaszam żądanie awaryjnego dostępu do sektora zerowego w celu pozyskania składowanych tam zapisów medycznych. Wygląda na to, że pracownicy ochrony wiedzieli o włamaniu. Nie mogę zdalnie autoryzować sektora zerowego, ale kod dostępu do jednostki głównej to 6709. Możesz zdalnie obsługiwać dostęp do sektora zerowego z tego terminala. Powiadomiłem kierownictwo o tej sytuacji za zespół ratunkowy czarnego poziomu. Już jest w drodze. No proszę, proszę. Podłącz się. Eksploracja danych, jak najbardziej. E9551C. Okej.
Coś więcej tutaj mamy? Pliki. Plik usunięty. Plik usunięty, plik usunięty. O, proszę. Zespole, zbliża się czas prac konserwacyjnych. Znacie procedury. Na miejscu pozostanie obecny jedynie kluczowy personel. Pomimo mi zaopatrzenia, Jefferson postanowił skontaktować się z najemnikiem w sprawie dotyczącej polityki. O ile motywy kierujące Jeffersonem są uzasadnione, uważam, że obecność osoby z zewnątrz budzi obawy. Jeśli spotkacie życzonego najemnika, nie rozmawiajcie z nim, chyba że zostaniecie poinstruowani inaczej. Okej, okay. Ktoś tu się chyba nas bał. Albo nie chciał, żebyśmy tutaj byli. Przeskanujmy sobie jeszcze parter. To owoce? Świeży owoc. Wygląda na smaczny. A, tak. Dowożą na mnie w ramach usługi w kosztach wynajmu apartamentu. W tym są jakieś chemikalia. Wzbogacone żarcie? To inteligentna żywność. Fortyfikowana. Ponoć przydatna przy pracy umysłowej. Nie wiem, na ile to prawda, ale ludzie to kupują. Poza tym nie jest wcale zła. Fresh fruit for rotting vegetables. Dobra. No to w takim razie idziemy tam, gdzie mieliśmy, tak? Mamy pozyskaliśmy kod, nie wiem, czy ona sama go wpisze. 67... Kurde, nie pamiętam już. 6709? Okej. Okay. Czekaj, ale my to... Wait. Dostań się do zamkniętego pokoju. Otwórz ukryte drzwi. To mnie interesuje. To z tego? A, sieć lokalna. Dobra, jest. Otwórz. Tędy. Nie wszedłem w sieć. Jest. A to gdzie prowadzi? A, zobaczcie, tu jest wyjście na dach, więc tutaj prowadzą kable chyba. Są i kable. Chyba możemy umieścić jakaś dziwna elektronika. Tylko do czego to służy? Podpięta do ekranów ściennych. Skurwysyna. Ciekawe, dokąd pod moim dachem. Wygląda na to, że antena nadaje do naszego tajemniczego vana. Ciekawe, czy Elizabeth kojarzy ten wóz. Elizabeth? To grubsza sprawa, Liz. Kampania Jeffa może stanąć pod znakiem zapytania. What? Kampanią ja się będę martwić. Lepiej mi powiedz, co jeszcze odkryłaś. Elizabeth, czekaj. Ale poczekaj, bo jeszcze bym chciał sobie tutaj parę rzeczy ogarnąć. Użyjmy. Sieć. Rutynowe zachowania obiektu wykraczają poza normalne zróżnicowanie. Alfa zaczął przyjmować stymulanty prawdopodobnie w wyniku wzmożonej presji spowodowanej ostatnimi wydarzeniami. Zezwala się na spotęgowanie sygnału tłumiącego. Pomimo obiekcji ze strony szefa ochrony Wallace, obiekt Alfa zwrócił się po wsparcie do miejscowego najemnika. Obiekt Alfa. Czyli pewnie Jefferson, tak? Wniosek o konserwację dla Pierre Condin. Obiekt Alfa zostaje rozpatrzony pozytywnie. Wdraża się proces koordynacji z pępem pomarańczowym. Najemnik zatrudniony przez Alfę pojawił się na miejscu. Agenci operacyjni poziomu pomarańczowego uniknęli interakcji. Melduje, że najemnik nie będzie stanowił problemu. Podczas zaplanowanych procedur konserwacyjnych wystąpiła ekstremalna anomalia behawioralna. Agent operacyjny został ciężko zraniony przez obiekt Alfa i ewakuowany przez zespół pomarańczowy i czarny. Aktywowane protokoły zawieszenia projektu i tylko zespół pomarańczowy pozostaje na miejscu. Zespół czarny ma kontynuować obserwację do czasu, gdy projekt będzie mógł zostać wznowiony, co nastąpi nie wcześniej niż po audycie i podsumowaniu raportu zespołu błękitnego. Czyli kurde, jakimś tym sygnałem wpływali na nich?
zestaw pierwszej pomocy, częściowo zużyte bandaże, zatrzymanie krwawienia. Mhm, czyli gość tutaj przyszedł po tym, jak został postrzelony. Przeczytaj. Bez wątpienia przyniósł światu rewolucję neurotechnologiczną. Nie potrafimy już wyobrazić sobie życia bez ulepszonego wzroku, dodatkowej pamięci czy edytora bólu. Dzięki podłączeniu odpowiednio dobranych chipów będziemy mogli posiąść każdą umiejętność w przeciągu sekundy, przynajmniej do czasu wypięcia drzazgi. Dziś po blisko 18 latach użytkowania tej technologii przyszedł czas, żeby zadać sobie pytanie, co dalej. Dotyczących ludzkich możliwości wpływania na plastyczność mózgu. Czy tworzenie stałych ścieżek neuronalnych za pomocą koprocesorów jest możliwe? Czy nowe zdobycze techniczne pozwolą nam na edycję danych DOPA? O kurde. A jeśli tak, jakie będą tego skutki? Elektroniczne neuroprzekaźniki. Aha, coś tutaj, jakieś kurde testy na nich prowadzili. Właśnie z wpływaniem na nich. Być może ona też dlatego nie pamiętała tych kwiatów, nie? I tak dalej. Nadajnik na dachu emituje sygnał do nieoznakowanego vana pod domem. Wiesz coś o tym? Nie montowaliśmy żadnego nadajnika. I nie wiem nic o tym vanie, ale to pewnie SSI. Nie widzę innej możliwości. Nie wiemy tylko, dla kogo pracują. To co zrobimy z tym nadajnikiem? Na razie nic. Najpierw sprawdzę tego vana. Więc czekam tutaj. Na razie nie mówmy o niczym Jeffowi, dobrze? Mm-hmm. Jak chcesz. Zadzwonię do niego, jak dowiem się czegoś konkretniejszego. W porządku, tylko pamiętaj, że Jeff może być akurat zajęty. Ale zawsze możesz przekazać wszystko mnie. Okej, będę pamiętać. No dobra. Shit. A, tutaj też są schody na dół. O kurde. Nie zwróciłem wcześniej uwagi. I od razu do windy. No proszę. Zobaczymy, kto ich obserwuje. Kto wysyła te sygnały do nadajnika. Te kable pewnie w jakiś tam stopniu mają... I ten cały sygnał ma jakiś związek z tymi ekranami, które oni mają jakieś takie, ale zepsute. No i czemu się zastanawiam? Samochód... Może weźmiesz samochód? Wiesz, ten van w każdej chwili może odjechać. Nie no, spoko, spoko, luz majonez. Samochód. Jest. Może nie samochód, ale jest motocykl. I akurat nawrócił. To niedaleko, nie? No bo to jest krótkiego zasięgu. Dobra, spokojnie. Ja to pokryjemy. Pokryjemy z ubezpieczenia. Tędy. O, proszę. Sprawdźmy to. Nagle sobie ucieka. No, no, no. Nie zgub ich, Vi. Nie no, nie mam zamiaru ich zgubić. Możemy być na tropie jakiegoś spisku, mówię ci. To mogą być korporacyjni szpiedzy albo chuj wie kto. Ty, jak on spierdziela? Albo znika mi po prostu, kurde, jako tekstura. Dobra, jest. Jedź tym motocyklem. On jak skuter jedzie, 50 na godzinę? O, świetnie. Będę mi Vimisty pauzowała. Pewnie nie wpadli na to, że można jeździć w trzeciej. O, fuck. Przepraszam. Przepraszam, przepraszam. To nie było planowane. Ale chyba się podniósł, nie? Ten motocykl się, kurde, tak ślizga. Jak nie wiem. A z kolei te samochody są jak takie czołgi. Z
125 metrów. No kurde, skubanie strasznie się pojedzie. Ludzie patrzą na polityków i widzą tylko fasadę. A za kulisami toczy się wojna o wpływy. To nie obywatele wybierają władzę. A kto? Grube ryby, ludzie cienia. Szpiegują takich peralezów, szukają haków, szantażują, manipulują wyborami. Nie podoba mi się to, John. Jakaś szemrana okolica? Jak my nie mam? Oni chyba wiedzą, że ich śledzę, co? Nie muszę jakoś trzymać się na dystans. O, proszę, zjechali z drogi. Aha, ha! Podłącz się do punktu dostępu w vanie. O, już widzę, że nie będzie to tak łatwe. Mhm. Dobra, słuchajcie. To pójdziemy sobie tam i spróbujemy się zakrać już w kolejnym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę. Zostawcie komentarz, będę bardzo, bardzo wdzięczny. I widzimy się już jutro. Zapraszam serdecznie. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.